rolę pani gra w tym filmie? Gram Helenę Ruś, to jest policjantka, która pracuje w wydziale kryminalnym i ma do rozwiązania nie lada zagadkę, ponieważ po Wrocławiu grasuje seryjny morderca, który morduje w taki bardzo wymyślny sposób. Te morderstwa są bardzo spektakularne i jak się wkrótce okaże, kluczem do tych właśnie spektakularnych morderstw są pomysły właściwie rodem z historii, ze średniowiecza. Jest dość makabryczne. Okazuje się oczywiście, że nic nie jest takim, jak nam się wydaje, jak to w dobrych kryminałach. Są suspensy, które mam nadzieję widza zaskoczą i no i wywołają dużo emocji. Czy rola była w jakiś sposób pełna wyrzeczeń? Bo słyszeliśmy, że musiała pani przejść pewną metamorfozę. Jest metamorfoza zewnętrzna, ale to tęskniłam jako aktorka do takiej metamorfozy i bardzo jestem wdzięczna Patrykowi, że mi ją umożliwił. Natomiast tak jak powiedziałam, ta policjantka nie jest taką typową policjantką, to znaczy poznajemy ją w takim momencie jej życia, kiedy ona no właściwie jest w depresji, jej świat prywatny się rozsypał, więc ona właściwie szuka, a nawet nie szuka, tylko poddaje się jakoś losowi, jest taka zgaszona, pozbawiona właśnie energii i imperatywu do życia, w związku z czym szukaliśmy takiego sposobu na to, żeby nie tylko to zagrać, nie tylko to pokazać zewnętrznie, ale też mieć ten stan w sobie. No i Patryk mi zaproponował dwa rozwiązania a propos wyrzeczeń. Jedno to albo nie jeść, pozbawić dietę węglowodanów, albo nie spać. Wybrałam to drugie. Nadrobiłam straty w filmach, w serialach, oglądałam nocami bardzo dużo. Czytałam do momentu, w którym jeszcze miałam taką percepcję, że przyswajałam to, co czytam. No i rano stawiałam się na planie, Patryk patrzył mi w oczy, mówi, jest dobrze. No to znaczy, że mam bardzo zmęczone i niewyspane oczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.